W dzisiejszym odcinku będziemy wymieniać sprzęgło hydrauliczne na sprzęgło z grzałką, ponieważ u klienta występuje duży nadmiar energii elektrycznej produkowanej przez fotowoltaikę i chce ją gdzieś spożytkować, więc najprostszym sposobem, jaki przyszedł nam do głowy, to po prostu wymiana sprzęgła na takie, które ma grzałkę, i wtedy można grzać dom przynajmniej do jakiegoś stopnia po prostu prądem, który ma się zmarnować i pójść do państwa, no to lepiej, żeby poszedł na ogrzewanie. Więc do dzieła. W kotłowni mamy zainstalowany Vitadens 242F i jeden obieg grzewczy przez sprzęgło. No, mamy tutaj ogrzewanie podłogowe, więc dla zapewnienia większego przepływu jest sprzęgło hydrauliczne i osobna pompa. No i to sprzęgło wylatuje i przyjdzie takie oto cudo. Tu już jest nagie cudo. Rozebrane i będę to montować. Trzeba będzie skrócić kilka rurek, coś przedłużyć, żeby dopasować po prostu wymiary nowej zabawki do miejsca, pod gdzie była stara. Chciałem Ci pokazać, jak to wszystko wygląda na timelapsie, ale niestety w trakcie pracy rozładowała się bateria, bo trwało to aż 4 godziny. Także jestem już po montażu. Wszystko jest szczelne, bez większych komplikacji, ale no niestety adaptacje tak mają do siebie, że spasowywanie elementów trwa dużo dłużej, niż gdyby to zrobić od samego początku. I już Ci pokazuję, jak to wygląda. Niektóre rurki, tak jak wspomniałem na samym początku, trzeba było przedłużyć, niektóre skrócić, żeby dopasować wymiary nowego sprzęgła. Grzałka jest od spodu, jest w zasadzie na powrocie, także w momencie, kiedy będzie pracować, będzie podgrzewać wodę w powrocie i kocioł też nie powinien się wtedy włączać w momencie, kiedy mamy odpaloną grzałkę. Odpalamy jeszcze pompę. Układ będzie jeszcze się przez pewnie kilka godzin troszeczkę odpowietrzać, bo niestety część wody z górnego rozdzielacza spłynęła. No i tak to wygląda w całości. Także 4 godziny zabawy i mamy zapasowe źródło ciepła plus możliwość zużycia nadmiarowej energii z panelów fotowoltaicznych. Także strzelec zamontowany i niech strzela prądem.